Grzegorz Miecuko, witam Państwa. To jest program Inny Punkt Widzenia, program nadawany z siedziby Polskiej Rady Biznesu. A gościem programu dzisiaj jest profesor Krzysztof Rybiński, rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie. Ekonomista. Dzień dobry. Kryzys trwa, czy nie? No trwa. Przecież nikt nie ogłosił, że się skończył. A co więcej, widać, że kolejne kraje w Unii Europejskiej są zarażane kryzysem. Chwieje się Portugalia i Hiszpania. Włochy czekają w kolejce. My też. My parę, są te kostki domina, my stoimy parę kostek dalej, ale stoimy w kolejce. Ale też chwieją się kolejne stany w Ameryce, które z powodu spadku dochodów zaczynają prawie bankrutować. Także kryzys się nie skończy. On ciągle trwa i kiedyś zobaczymy jego kolejną odsłonę, a może być bardzo brzydka. A skąd się wziął? Kryzys? Czy już wiemy? O, oczywiście jest wiele diagnoz, które starają się wyjaśnić, skąd się wziął kryzys, ale ja myślę, że on się wziął przede wszystkim z chciwości. To znaczy bardzo wiele podmiotów gospodarczych, głównie banków, było nakierowanych na krótkoterminowe zyski, na wielkie zyski, ignorując fakt, że w dłuższej perspektywie może to się źle skończyć. No, przykłady zysków uzyskiwanych przez pojedyncze osoby, 3 miliardy euro czy 3 miliardy dolarów w jednym roku, 2 miliardy, jako pensja. No, właścicieli największych funduszy hedgingowych, czy zyski banków, które sięgały 1/4 czy nawet 1/3 zysków wszystkich przedsiębiorstw, wygenerowane sztucznie poprzez właśnie nakręcenie tej banki spekulacyjnej. No i jeszcze wziął się stąd, że regulatorzy rynków finansowych byli silnie powiązani z tymi bankami i nie reagowali zawczasu, czyli pozwalali na to, żeby sektor finansowy się źle zachowywał, nieodpowiedzialnie. 3 miliardy dla mnie warte jest każdego szaleństwa. No, z pewnością. I jak taki, jak ktoś zrobił 3 miliardy, jak i Paulson, szef funduszu hedgingowego, zresztą Soros zarobił niecałe 2, wielu było takich, co ponad miliard zarobiło na spekulacjach, to jak ktoś zarobił 3 miliardy, a jakiś bank nie zarobił 30 milionów, to mówił, ja za mało zarabiam, 30 milionów to jest za mało, ja chcę 50 albo 100. A jak chcą zrobić, to jeszcze większe szaleństwo, jeszcze większy bąbel spekulacyjny. I szaleńcze było to, że regulatorzy na to nie reagowali. Polska była jednym z niewielu krajów, ale nie jedynym, na świecie, który powiedział odpowiednio wcześnie dość. To jest szaleństwo. Przypominam, że w roku 2005, kiedy Bank Centralny i regulatorzy i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych mówili, że to jest nowa równowaga, nowa ekonomia XXI wieku, w Polsce Komisja Nadzoru Bankowego mówiła, że to nie jest żadna nowa ekonomia, to jest nieodpowiedzialne i przyjął rekomendację S, która zmusiła banki do spowolnienia akcji kredytowej. No wtedy banki finansowały w szaleńczym tempie kupno mieszkań finansowane kredytami we frankach szwajcarskich. To się okazało groźne, na przykład prawie że śmiertelnie groźne dla krajów przybałtyckich, Estonii, Łotwy czy Litwy. Także my byliśmy lepsi w nadzorowaniu tego rynku. Nie pozwoliliśmy na te szaleństwa. W Polsce banki też były bardziej odpowiedzialnie zarządzane niż banki w Europie Zachodniej czy w Stanach i to nas uchroniło przed tym kryzysem. Ale liczy się większość. Polska nie jest większością i nigdy nie będzie. Natomiast ta większość reaguje na moje oko. Człowieka, który się wychował w czasach, kiedy dodrukowywanie pieniędzy było grzechem. A teraz Stany dodrukowują pieniądze. Ja tego nie rozumiem kompletnie, jako człowiek właśnie wychowany za Gierka. Każdy polityk jest więźniem jakiegoś ekonomisty, intelektualnym. To już dawno zauważono i tak jest teraz w Stanach Zjednoczonych. Ludzie, którzy rządzą w Stanach intelektualnie, ale też zajmują najwyższe stanowiska, tak jak Ben Bernanke, to są osoby, które bardzo mocno przestudiowały kryzys japoński, którzy mocno przestudiowały Wielką Depresję w Stanach Zjednoczonych i są przekonani, moim zdaniem błędni, ale są przekonani, że jedynym sposobem, aby Ameryka uniknęła scenariusza japońskiego straconej dekady albo scenariusza z lat 30. ubiegłego stulecia głębokiej recesji, jest drukowanie pieniędzy na potężną skalę. Chcą zadrukować problem. I to wychodzi prawie codziennie. Ben Bernanke, szef rezerwy federalnej, powiedział w niedawnym wywiadzie w telewizji, że na pytanie, jakie są efekty ich polityki drukowania pieniędzy. Przecież drukują pieniądze, za to kupują obligacje rządu amerykańskiego. Stopy miały spaść w wyniku tej operacji, a wzrosły. Czyli polityka jest nieskuteczna. Ben Bernanke powiedział, ale skąd jest skuteczna? Proszę zobaczyć, jak szybko rosną indeksy giełdowe.
I to jest to szaleństwo. Oni chcą wydrukować pieniądze, spowodować, że dzięki temu Amerykanie poczują się fałszywie bogaci, bo nigdy drukiem pieniądza bogactwa się nie zwiększy. Indeksy giełdowe będą szły w górę, tworząc bańki spekulacyjne i w ten sposób chcą wyrwać gospodarkę amerykańską z tego scenariusza wolnego wzrostu w nadziei, że ci bogatsi Amerykanie będą mieli droższe ceny akcji, poczują się bogaci, zwiększą konsumpcję, no to te firmy zwiększą inwestycje, wzrośnie zatrudnienie i groźba recesji zniknie. Niestety, zaklinanie rzeczywistości. To tak nie działa niestety, dlatego że zatrudnienie w Stanach za bardzo nie rośnie. Ludzie widzą, że polityka drukowania pieniędzy i wielkich deficytów budżetowych prowadzi do potwornego zadłużenia Ameryki. I to może się skończyć w przyszłości znaczącym podwyższeniem podatków, więc ludzie nie zwiększają konsumpcji, oszczędzają i polityka jest nieskuteczna. I może się skończyć niestety tym, że za jakiś czas te napompowane indeksy giełdowe właśnie polityką drukowania pieniędzy zaczną szybko spadać i pojawi się druga odsłona kryzysu, o którym mówimy, który ciągle trwa. Tylko wtedy już nie będą bankrutować banki, bo to już mamy za nami, tylko wtedy państwa. Będą bankrutować państwa. Nasze państwa Unii Europejskiej? Tak, tak. Jasne, że tak. Grecja na pewno zbankrutuje. Jak mieliśmy dyskusję ponad rok temu o tym, czy Grecja potrzebuje pomocy Funduszu Walutowego, czy nie, ja pisałem na swoim blogu i publicznie w wielu artykułach, że Grecja jest bankrutem i że nie ma szans na uratowanie Grecji z prostego powodu. Nawet jeżeli Grecja przeprowadzi reformy, to dług publiczny jak kula śnieżna i tak narasta. Był 120% dochodu narodowego do PKB. Jest za dwa lata mnie 160%. Po prostu mimo tego bólu i zaciskania pasa, nawet o dwie dziurki w przypadku Grecji, nie udało się zatrzymać narastania zadłużenia. Grecja z pewnością to zadłużenie zrestrukturyzuje, czyli nie odda na czas wszystkich pieniędzy swoim wierzycielom. Ale to nie jest nic nowego. Grecja w ciągu ostatnich 200 lat ponad połowę czasu w tym okresie spędziła ze statusem bankruta. Po prostu powraca do swoich naturalnych, niechlubnych tradycji. I w ogóle mamy krótką pamięć, bo jak spojrzymy od ostatnich 200 lat, to zjawisko, kiedy kraje bankrutowały, w tym kraje rozwinięte, wtedy rozwinięte, to jest coś typowego i to po prostu jest zjawisko, które co 20-30 lat się zdarza. A co to znaczy bankructwo państwa? No jeżeli kraj najczęściej niestety, z nielicznymi wyjątkami, na przykład w przypadku Chile i niektórych innych krajów, wydaje więcej niż dostaje w postaci podatków. Jeżeli ktoś ma większe wydatki niż dochody, to musi pożyczać pieniądze, żeby te wydatki sfinansować, albo sprzedaje swoje aktywa. No, jak już się sprzeda, to po sprzedaniu ostatniego przedsiębiorstwa czy działki, wtedy znowu zaczyna pożyczać. I te pożyczanie pieniędzy się akumuluje w postaci długu publicznego. Jeżeli ten dług publiczny robi się duży, a on w coraz większej ilości krajów jest duży, to wówczas inwestorzy zaczynają mieć wątpliwości, czy ten kraj będzie w stanie to swoje zadłużenie obsłużyć i różne wskaźniki liczą. Na przykład ile procent dochodu narodowego rocznie kraj przeznacza na obsługę zadłużenia. Jak to jest 2-2,5% to jest ok, ale w przypadku Grecji to urosło do 7%. Czyli 7% rocznie wypracowanego dochodu narodowego Grecja przeznacza na obsługę zadłużenia. To jest absolutnie niestabilne, nie do utrzymania. No i wtedy inwestorzy mówią, nie, to wy nam nie oddacie pieniędzy, więc pożyczenie kolejnej transzy nie ma sensu. Nie ma sensu. I wtedy kraj ma problem, bo musi nagle zbilansować wydatki i dochody. W krótkim terminie to generuje recesję oczywiście, bo trzeba gwałtownie ciąć wydatki. Albo inwestorzy mówią, no jeszcze wam pożyczymy, ale zapłaćcie nam 20% w skali roku, bo takie jest ryzyko. I wtedy kraj, który płaci takie odsetki, też w krótkim czasie szybko bankrutuje. No, ale fizycznie to znaczy, że kraj bankrutuje? Znaczy, to znaczy, że rząd upada? No, często rząd upada, bo to jest bankructwo kraju, to jest zdarzenie tej rangi, które powoduje, że obywatele tracą zaufanie do rządu i rząd bardzo często upada, władzę bierze wtedy opozycja. Natomiast to oznacza fizycznie, że przychodzi, jest pewien dzień, kiedy zapadają pewne obligacje, czyli wyemitowano papiery rządowe, w wyniku czego pożyczono od inwestorów na przykład 10 miliardów euro i dwa lata później jest taki moment, kiedy trzeba te pieniądze oddać. No ale rząd nie ma w kasie tych pieniędzy, bo podatki, które spłynęły, wydano na różne inne cele i te pieniędzy nie ma. I rząd mówi swoim wierzycielom, inwestorom, funduszom emerytalnym, nie mam. No dzisiaj wam nie oddam, może wam oddam za 3 miesiące. Tak, i to jest wtedy moment, kiedy kraj jest postawiony w stan bankructwa. Siadamy do stołu, zaczynamy rozmawiać. A dla obywateli Grecji na przykład? No, jesteśmy bezpieczni, mówimy o Grecji. Co to znaczy? No to oznacza, że jak rząd nie oddał pieniędzy inwestorom, to jak będzie on to znaczy, że nikt im więcej nie pożyczy.
Tak? Bo nie dostaną z powrotem, bo już wiedzą, że ci nie oddają pieniędzy. Komuś, kto nie oddaje, to się więcej nie pożycza, tylko wariat pożycza. Nie ma wariatów na świecie, jest to dużo, którzy by pożyczali w ten sposób pieniądze. Więc to oznacza, że nagle w krótkim czasie można wydać tylko tyle, co wpłynie do kasy państwa w postaci podatków. Ale wtedy robi się bardzo ciężko, bo do kasy państwa zaczyna wpływać dużo mniej pieniędzy, bo kraj, który jest bankrutem, tam inwestorzy uciekają z tego kraju. Przestaje się kręcić machina. Ta machina przestaje kręcić i jeszcze jest recesja, więc podatków wpływa jeszcze mniej. Tak, mało, że trzeba zbilansować dochody i wydatki bardzo szybko, bo nie ma pieniędzy, to jeszcze tych podatków wpływa mniej i wtedy trzeba na przykład obciąć emerytury w krótkim czasie o 30-40%. Trzeba zawiesić wypłaty pensji na jakiś czas albo je obniżyć znacząco. Trzeba zwolnić dużą część nauczycieli, policjantów, urzędników publicznych. I to nie są teoretyczne rzeczy. To takie rzeczy się dzieją na przykład w Kalifornii, która bankrutuje w Stanach. Zwalnia się strażaków, zwalnia się policjantów, nauczycieli. No i dziwnego, że rząd, który takie rzeczy musi zrobić, bo nie ma na to pieniędzy, upada i wtedy obywatele wybierają inny rząd. I Polska na szczęście jest jeszcze dosyć daleko od takiego scenariusza, natomiast to nie oznacza, że za parę lat przed takimi wyborami nie będziemy musieli stanąć, bo przy braku reform i bardzo złej demografii w Polsce, starzeniu się społeczeństwa, to niestety taki scenariusz też nam za parę lat po prostu grozi. Zawsze jest tak, że jak jest pożar, to po tej strasznej katastrofie, że wszystko spłonęło, odradza się nowe życie. Natomiast tutaj ja mam takie poczucie, że być może stoimy u progu końca pewnego porządku. Porządku, który się pojawił po I wojnie światowej. Stany Zjednoczone jako dominujący kraj, mocna waluta, jedyna, która miała wtedy oparcie w złocie i to wtedy też zaczęło się królestwo dolara. Być może się kończy jakaś cywilizacja, panie profesorze. No to znowu wracamy do historii, dlatego że my niestety mamy krótką pamięć, w Europie również. I jak się spojrzy wstecz odpowiednio daleko, to można postawić następującą tezę. Nie kończy się cywilizacja Zachodu, tylko powraca normalność. Ja to po raz pierwszy słyszałem przy jednej z moich wizyt w krajach Dalekiego Wschodu, jak byłem. A normalnością jest dominacja Chin. A normalnością jest dominacja Azji i Chin. Jakieś 200 lat temu 60% światowej ludności i 0,5% światowego PKB było produkowane w Chinach i Indiach. Potem w tych dwóch krajach doszło do dramatycznych błędów, przegapili rewolucję przemysłową i ich udział w światowym PKB spadł do mniej niż 10%. I my pamiętamy, pamiętamy te ostatnie 50 lat. Pamiętamy słabe Chiny i słabe Indie. Słabe Indie. Natomiast jak sięgniemy pamięcią jeszcze 100 czy 200 lat dalej, to wtedy zobaczymy, jak ten świat wtedy wyglądał, jaki był porządek świata. To nie jest normalne, że Wielka Brytania jako kraj malutki kontrolowała 30% światowego PKB, 30% światowych terenów. To była aberracja krótkoterminowa. Normalna sytuacja jest taka, gdzie centrum świata, centrum finansów, centrum gospodarki, centrum nawet może postępu, można powiedzieć, jest niestety w Azji. I jak się rozmawia z ludźmi stamtąd na wysokich stanowiskach, to mówią właśnie, że wy tego nie rozumiecie, powraca normalność i musicie to zaakceptować. Im szybciej to zaakceptujecie i zaczniecie się do tego dostosowywać, tym dla was lepiej, bo jeżeli będziecie to blokować, to ten walec historii was po prostu rozjedzie. I w tym sensie ma pan rację, że pewien etap się kończy. Krótki okres 200 lat w historii ludzkości, to jest naprawdę bardzo krótki okres, się kończy, kiedy Zachód mógł narzucić całemu światu swój sposób myślenia, swoją hierarchię wartości, swoją kulturę, swój sposób organizacji życia gospodarczego i finansowego. To czyli się kończy. XIX, XX wiek to anomalia w historii. Tak jest. A z drugiej strony, na czym polega przewaga Wschodu nad nami? Bo przecież wydawałoby się, że jeżeli Stany Zjednoczone potrafią zdobywać, tworzyć najlepsze uczelnie, prawda? Mieć innowacje, ściągać do siebie najlepszych naukowców, czego dowodem jest zresztą to, że to głównie